pewnej kurskiej miejscowości mężczyźni każdego dnia wyruszali autobusem do pobliskiej kopalni. Tam pracowali na utrzymanie swoich rodzin. Pewnego pięknego dnia autobus wypełniony górnikami ruszył w stronę miejsca pracy. Ale kierowca bardzo szybko zorientował się, że autobus nie jest do końca sprawny. Przestały działać hamulce. Pojazd nabierał prędkości po stromej, krętej drodze. Wszystkim groziło niebezpieczeństwo. W pewnej chwili kierowca przypomniał sobie, że tuż obok jego domu biegnie polna droga, na którą mógłby wprowadzić ten rozpędzony autobus i uratować życie górników. I tak zrobił. Skręcił w tą polną drogę, ale okazało się, że na tej polnej drodze bawił się mały chłopiec. Kierowca zamknął oczy, uderzył w tego chłopca. Po chwili pojazd zatrzymał się, wszyscy zostali uratowani. Co ty zrobiłeś? Zabiłeś dziecko. Nie mogłem nic innego uczynić, odpowiedział kierowca. Musiałem to zrobić, inaczej wszyscy byśmy zginęli. Ale przecież mogłeś przynajmniej zatrąbić. Może ten chłopiec usłyszałby, usunąłby się z drogi i nie doszłoby do tej tragicznej śmierci. Mogłem, odpowiedział kierowca, ale to by nic nie dało. Ten chłopiec był głuchy. To był mój syn. Bóg tak ukochał świat, Łódź, naszą parafię, że posłał swojego jedynego Syna Jezusa, który stał się człowiekiem, umył nam nogi, stał się naszym sługą, a później na krzyżu przelał swoją przenajświętszą krew. Uczynił to z miłości. Taka jest miłość Boża, że nie oszczędził nawet własnego Syna, abyśmy zostali uratowani od wiecznej śmierci i potępienia. Od dzisiaj aż do środy należymy do tych, którym więcej dano. Więcej to rekolekcje, czarodziejskie, niezwykłe słowo. Otwierają się na nie niejedne sezamy ludzkich serc. Bo za słowem rekolekcje stoi łaska, stoi żywy Bóg, który z mocą i miłością przechodzi przez ludzkie życie. A przecież, jak słyszeliśmy w liturgii, łaską jesteśmy zbawieni. Bóg chce nas poprowadzić do światła. Kiedyś ludzie nie rozpoznali tej światłości i nie przyjęli, kiedy ta światłość przybyła na ziemię. Rekolekcje wielkopostne w Łodzi u Najświętszego Zbawiciela. Można by robić wiele innych rzeczy. Dzisiaj niedziela, można byłoby przesiedzieć w domu, wypocząć, albo włączyć telewizję, zobaczyć dobry program, siedzieć przed komputerem, albo wyjechać na działkę za miasto. My jesteśmy tutaj. Chcemy się spotkać z Bogiem, a raczej On chce się z nami spotkać. Rekolekcje to czas modlitwy i słuchania Boga. Kaznodzieja mówi tylko do ucha, a Pan Bóg nie tylko. Mówi do serca, często między wierszami i nie tylko tutaj w kościele. Także w domu i na ulicy, w szkole i w pracy, w tramwaju i autobusie, na jawie i we śnie. Rekolekcje bowiem dzieją się w naszym sercu. Dajmy Panu Bogu czas, swoje kolana, sumienia, całych siebie, a w środę powiemy, że było warto.
temat rekolekcji trudny, powiem nawet bardzo trudny, zawarł się w trzech słowach: tajemniczy świat aniołów. Przed 15 miesiącami mieliśmy spotkanie z jednym z niezwykłych, z największych aniołów, z Michałem Archaniołem. Pewno wielu z was pamięta to wydarzenie, nawiedzenie figury z Monte Sant'Angelo, figury świętego Michała Archanioła z Gargano. Wędrowała 2 lata temu po Polsce i wędruje do dzisiejszego dnia, zaglądając w najdalsze zakątki naszej ojczyzny. Kiedy mówimy o aniołach, to wchodzimy w przestrzeń niezwykłej tajemnicy. Można to porównać do wejścia do groty. Bardzo niskie wejście, trzeba się pochylić, mało, trzeba nieraz uklęknąć. Do groty Bożych tajemnic wchodzi się tylko na kolanach, w klimacie wiary i modlitwy. I trzeba mieć latarkę, którą jest sam Duch Święty. Dlatego o godzinie 7 na rozpoczęcie wezwaliśmy w pieśni Ducha Świętego. Aniołowie, fascynujący temat. Wystarczy wpisać w internecie słowo anioł, natychmiast wyskoczy nam kilkaset stron. Jeśli ktoś nie słyszy, to nie znaczy, że nie ma dźwięków. Jak ktoś nie widzi, wcale z tego nie wynika, że nie ma kolorów. Jeśli ktoś nie wierzy w aniołów, to nie znaczy, że ich nie ma. Są, bez względu na to, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy. Są tutaj, obecni z nami na mszy świętej. Dołączą do nas, kiedy będziemy śpiewać święty, święty, święty. Są aniołowie widzialni i niewidzialni. Widzialni to ludzie. Tak potocznie aniołem opatrznościowym nazywamy kogoś, kto nam przychodzi z niespodziewaną pomocą. Chłopak nie jeden raz zwraca się do swojej dziewczyny: aniołeczku. A dzieci lubimy nazywać aniołkami. Ale prawdziwi aniołowie są niewidzialni. To czyste duchy stworzone przez Boga. Co niedzielę na stojąco w kościele wyznajemy wiarę i wtedy mówimy: wierzę w Boga, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Aniołowie są, chociaż ich nie widać. Zresztą wielu rzeczy w życiu nie widzimy. Czy ktoś widział promienie rentgena? A klisza wskazuje na to, że istnieje coś, co pozwala nam rozpoznać i zobaczyć zawartość naszych płuc. Nikt nie widzi wiatru, ale poznajemy skutki jego działania. Podobnie jest ze światem aniołów. Są pośród ludzi. Nie trzeba ich szukać na Marsie. To świat czystych duchów zwanych aniołami. Nie wiemy tak naprawdę, czy istnieje jakaś inna cywilizacja, życie na innych planetach, ale wiemy, że obok nas istnieją niewidzialne istoty zwane aniołami. Co więcej, można się z nimi kontaktować. Owy kontakt z aniołem to modlitwa. Proszę księdza, skąd się wzięli aniołowie? Nie spadli z księżyca, ani nie wymyślił ich ludzki rozum. Stworzył je Bóg. A ilu ich stworzył? Ile jest aniołów? 2 miliony? 5? 10? Najlepszy matematyk z Łodzi nie jest w stanie podać dokładnej ich liczby. Pismo Święte, mówiąc o aniołach, stwierdza ich ogromną ilość, ale ich liczba jest stała i zamknięta. Aniołów nie przybywa i nie ubywa. Stworzył je Pan Bóg raz na zawsze. Niewidzialni przyjaciele. Niektórych znamy po imieniu. Wspomniany Michał, Archanioł. Jego imię znaczy: któż jak Bóg?
Obok niego Rafał, mój imiennik. Bóg uzdrawia. Gabriel. Bóg jest mocą. Zawsze Bóg. On jest w centrum. To w New Age aniołowie zatrzymują uwagę na sobie, a w chrześcijaństwie aniołowie prowadzą do Boga. Niejednokrotnie do spowiedzi, do komunii świętej. Prowadzą nas do szczęścia życia z Bogiem. Ich imiona to takie komplementy, które prawimy samemu Bogu. Któż jak Bóg, Bóg uzdrowił i Bóg jest mocą. I druga rzecz, aniołowie są niewidzialni, są przeźroczyści, nie zatrzymują uwagi na sobie, prowadzą głębiej. Można ich porównać do blasku księżyca, który świeci przecież światłem odbitym od słońca. Ich anielska piękność od samego Stwórcy, od Boga pochodzi. Niewidzialni, ale ślady ich spotykamy wszędzie, na płótnach, w pięknych obrazach i w kamieniu, w rzeźbach, w kościołach, w herbach miast, w muzyce, w literaturze, są w wielkich sanktuariach i przy łóżeczkach małych dzieci. Towarzyszą człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. Nad kołyską małego dziecka wieszamy obrazek opiekuńczego anioła. A kiedy człowiek umiera, to ksiądz z organistą na cmentarzu śpiewają: niech aniołowie zawiodą cię do raju. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie. To pierwsi, to aniołowie jako pierwsi wyśpiewali chwałę Bogu, pierwszą kolędę na betlejemskich polach. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój. Jest też godzina aniołów, która nie 10:25, choć taką wskazuje teraz zegarek, ale godzina 12:00. To czas na Anioł Pański. Trzeba dzisiaj mówić o aniołach. Pewnie to dar dla naszej parafii, że przed półtora roku mogliśmy przeżywać nawiedzenie figury i poznać tego wielkiego archanioła. I pewno to dar, że przeżywamy takie rekolekcje z aniołami. Dzisiaj jest wiele zamieszania w wiedzy o aniołach. Wprowadzają to zamieszanie różne publikacje, książki. Trzeba odkryć prawdziwe oblicze anioła. Jego wielkość, potęgę i moc, którą otrzymuje od samego Boga. Aniołowie, trzeba to powiedzieć również, nie są dla dzieci. Oczywiście dzieci kochają aniołów. One są dla wszystkich ludzi. Każdy ma swojego anioła. Pani Agata, która tak pięknie śpiewała psalm, ksiądz Tomasz, ja mam swojego anioła i pani z trzeciej ławki i pan z podchóru. Każdy ma swojego niezwykłego przyjaciela, anioła stróża. Ktoś powie, proszę księdza, czy oni są nam potrzebni? Przecież mamy Pana Jezusa, Matkę Bożą. Ale skoro ich Pan Bóg stworzył, widocznie są potrzebni, skoro aniołami Pan Bóg się posłużył, przekazując swoją wolę Matce Najświętszej. Aniołów wysyłał do świętego Józefa snach. Z aniołem miał spotkanie święty Piotr i skoro wysłał anioła Pan Bóg, żeby umacniać Chrystusa na modlitwie w Ogrójcu, to pewnie i my ich potrzebujemy. Są dani od Boga dla nas, dar nad dary, łaska nad łaski. I po to przeżywamy te rekolekcje, żeby w tym czasie spotkać aniołów. Chodzi o jakieś odnowienie więzi, pogłębienie relacji, o odkrycie najwierniejszego przyjaciela człowieka, bo to nie pies. Choćby najukochańszy jest najwierniejszym przyjacielem. Tym przyjacielem
jest anioł stróż. Świat, który stworzył Pan Bóg, można porównać do wysokiego wieżowca. Są tam istoty o różnym stopniu doskonałości. W środku tego wieżowca jest wstawiony człowiek. Składamy się z materii i ducha. Materia to nasze ciało. Trzeba je nakarmić, umyć, podleczyć, może czasami podmalować. Ale człowiek to także duch. To duch przyprowadził nas dzisiaj do kościoła w niedzielę. Pod nami, na niższych kondygnacjach tego wieżowca, jest tylko to, co materialne. To zwierzęta posiadające jedynie instynkt, rośliny, cały świat materii nieożywionej. Ale nad nami są również piętra wyższe, wypełnione przez istoty czysto duchowe, zwane aniołami. Aniołowie podobni są również do wojska. Pismo Święte często mówi o nich językiem militarnym. Tak jak polska armia ma, dzieli się na pluton, dywizję, kompanię, tak armia aniołów dzieli się na chóry, legiony i zastępy. Skąd ksiądz o tym wie? Z niezwykłej księgi, która pochodzi od Boga, z Biblii. To powiedział Pan Bóg, a Bóg nie kłamie. Nasza wiedza o aniołach płynie z wiary w Słowo Boga. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Niektórzy myślą, że anioł to jakaś energia, którą można ściągać z kosmosu. Tak mówią wielcy tego świata. Ale to nie jest prawda. Aniołów nie trzeba ściągać z kosmosu przy pomocy specjalnych seansów, kart czy magicznych zaklęć. Anioł to osoba, to nie coś, to ktoś. Osoba stworzona przez Boga, choć niewidzialna i nie ma twarzy. Każdy z nas ma PESEL w dowodzie osobistym. Kiedyś wypiszą nam akt zgonu. Anioł nie ma takich papierów. Jest stworzony przez Pana Boga, nieśmiertelny, ale to osoba, ma rozum i wolną wolę. Jeżeli teraz w kościele jest 190 osób, to jest również 190 innych osób, aniołów, stróżów. Oni dzisiaj z nami tutaj przyszli. Może dali nam natchnienie, bo wczoraj mieliśmy inne plany na niedzielne przedpołudnie, albo przysłał nam jakiegoś opatrznościowego człowieka. Jesteśmy w kościele z aniołami. Anioł stróż, niezwykły anioł. Święty ojciec Pio nazywał go bratem bliźniakiem. Każdy z nas ma takiego brata. Kiedy Chrystus mówił o aniołach stróżach małych dzieci, użył sformułowania: aniołowie ich wpatrują się w oblicze Ojca, który jest w niebie. Skoro są ich aniołowie, tych dzieci, to są i wasi aniołowie, i nasi, i mój, i twój. Każdy ma anioła stróża. Jest tak unikalny, jak odciski palców, jak źrenica oka, wierny aż do śmierci, a nawet po śmierci, bo ojcowie Kościoła mówili, że kiedy człowiek umiera, dusza idzie do czyśćca, to anioł stróż pociesza tą duszę, ale mobilizuje również innych na ziemi, żeby tutaj zanosili modlitwę, żeby ofiarowali odpusty, mszę świętą, aby pomogli jego podopiecznemu trafić do Królestwa Niebieskiego. Oto wierność anioła. Co robi nasz anioł stróż? Strzeże. Kiedy? Rano, wieczór, we dnie, w nocy. 24 godziny na 7 dni. Wciąż nieustannie. To taka trudna misja stróża, powiedzielibyśmy ochroniarza.
nieustannie czuwa, ale jest dżentelmenem. Nigdy nie zrobi czegoś za nas. Pomoże, podsunie natchnienie, ześle opatrznościowego człowieka, da jakieś światło, byśmy rozeznali niebezpieczeństwo i pokusy. Może uratuje od niejednej opresji, ale szanuje naszą wolność, tak jak szanuje ją Pan Bóg. Przykłady anielskich natchnień? Wiele. Dobre natchnienie do modlitwy, do pójścia do kościoła, do spowiedzi, do wysłuchania drugiego człowieka, wyłączenia pilotem telewizora i porozmawiania z dziećmi. Takich natchnień mamy wiele, czasami nie jesteśmy nawet ich świadomi. Może kiedyś w niebie dowiemy się, ile uczynił dla nas anioł stróż. Ale anioł stróż strzeże również ciała. Niejednokrotnie może doświadczamy tego w sytuacjach drogowych. Można byłoby tutaj podać wiele świadectw do naszej redakcji Któż jak Bóg, dwumiesięcznika. Nadchodzą setki takich świadectw, listów. Oto kierowca pokazuje rozbity samochód, mówi: proszę księdza, straciłem panowanie nad kierownicą, dachowanie, tyle drzew koło drogi, jakaś siła trzymała ten samochód, bo nic poważnego nam się nie stało. Samochód na złom się nadaje. Ktoś nam pomógł, to musiał być anioł stróż. Kobieta miała wejść na przejście dla pieszych i nie może uczynić kroku do przodu, jakby ktoś ją trzymał za rękę. Rozpędzony samochód przejeżdża chwilę później z dużą prędkością 50 centymetrów od jej głowy, a ona mówi: anioł stróż mnie uratował. Tak działają aniołowie. Ktoś upadnie i nic mu się nie stało. Aniołowie mają wpływ na materię, na nasze ciało. Przecież czytamy o tym w Piśmie Świętym. Chociażby o aniele, który ochraniał trzech młodzieńców w rozpalonym piecu i im nic się nie stało. Był z nimi ktoś czwarty. Pismo Święte mówi: anioł posłany przez Boga ocalił ich od poparzeń i od śmierci. Czytamy w Piśmie Świętym o aniele, który odsunął kamień od pustego grobu Chrystusa. O aniele, który poruszał wodami sadzawki Betesda i pierwszy chory, który się tam znalazł, odzyskiwał zdrowie. Oto wpływ aniołów na materię. To jakieś tajemnicze działanie anioła na nasze ciało. Anioł stróż. Święty ojciec Pio mówił o jego niezwykłym działaniu. Kiedy siadał do konfesjonału, dzięki aniołowi stróżowi rozumiał spowiedź w innych językach. W tych językach potrafił również czytać listy. Także swojemu aniołowi stróżowi przypisywał to, że mógł zrozumieć innych pielgrzymów. Kiedy ci nie mogli przybyć do San Giovanni Rotondo, mówił: przyślijcie mi swoich aniołów stróżów. Często po nieprzespanych nocach mówił: wielu aniołów stróżów do mnie przychodziło. Taki jest tajemniczy świat aniołów, a wśród nich aniołowie, których znamy po imieniu, święty Michał, który strzeże duszy i ciała, tak jak anioł stróż. Odkryjmy ten świat aniołów. Mój anioł stróż przypomina mi, że trzeba kończyć. Resztę powiem w następnych dniach. Uwierzmy w ten świat niewidzialnych duchów. Jeszcze jedno, na koniec. Jesteśmy na Eucharystii. Niezwykłe spotkanie z Bogiem został z nami pod postacią chleba. Jeśli aniołowie mogliby nam czegoś dzisiaj zazdrościć, to zazdrościliby nam jednej rzeczy: komunii świętej,
Tak czytamy się w dzienniczku świętej siostry Faustyny, która chodziła uliczkami Łodzi. Czytamy tam, jeśli aniołowie mogliby nam czegoś zazdrościć, zazdrościliby nam cierpienia i komunii świętej. My możemy przyjąć Pana Jezusa. Pan Jezus nie stał się aniołem. Stał się podobny do człowieka we wszystkim oprócz grzechu i dał nam pokarm. To komunia święta jest dla ludzi, nie dla aniołów, nie dla zwierząt. Jest dla ludzi i tylko dla ludzi. Chrystus do nas powiedział: bierzcie i jedzcie. Nie powiedział: patrzcie. Bierzcie i jedzcie, bo kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar świętych aniołów i prosimy, naucz nas widzieć to, czego do tej pory nie dostrzegaliśmy. Daj nam nowe święte pragnienia. Posyłaj swoich aniołów na drogi naszego życia. Spraw, abyśmy nie zbłądzili, a kiedy zbłądzimy, byśmy wracali co prędzej. Jezu, Ty jesteś chlebem życia. Naucz nas pielęgnować to Boże życie w sobie. Amen.